Ale też zobaczmy, że te znaki, to działanie Ducha Bożego coraz konsekwentniej prowadzi, czy jak gdyby podprowadza Jezusa pod ten fundamentalny znak, który się ma wydarzyć. Znak męki, śmierci i zmartwychwstania. Ponieważ w tym wydarzeniu najmocniej będzie działał Duch Święty. Ale to też będzie szczyt misji Jezusa. Czyli to głoszenie, które się dokonuje, głoszenie słowa, zaprowadzi Jezusa aż na krzyż. Jakby konsekwentna prawda, którą on ogłasza. Ogłasza i potwierdza mocą Ducha Świętego. To jest ta prawda, że bliskie jest Królestwo Boże. Czyli, że co to znaczy bliskie jest Królestwo Boże? To jest Królestwo Ojca, to jest tak naprawdę Jego miłość, która wreszcie staje się dla nas dostępna. Że my już nie jesteśmy, nie będziemy już oddzieleni od Ojca barierą grzechu. Tylko, że serce Ojca jest otwarte szeroko i my wreszcie będziemy mogli wejść w to serce. Będziemy mogli się w nim zanurzyć, będziemy mogli doświadczyć całej Jego słodyczy, będziemy mogli powrócić na nowo do godności dzieci Bożych. Dzięki temu, że Jezus w Duchu Świętym wstępuje na drogę krzyża. Ponieważ nasz grzech radykalnie zakwestionował Bożą miłość, potrzebny jest najbardziej potężny, wstrząsający akt miłości, która zniweczy ten grzech. I tym aktem miłości jest śmierć Jezusa na krzyżu. Jezus nie musi tego czynić, ale swoje życie oddaje za nas. To my powinniśmy ponieść taką konsekwencję. I tylko, że nasza śmierć niczym się nie kończy. Śmierć Jezusa kończy się życiem, otwiera na życie. I my, wchodząc w tą śmierć, możemy wejść w wieczność. Dzięki Jego śmierci każda nasza śmierć jest początkiem, a nie końcem. To się dokonuje. I teraz zobaczmy, kiedy Jezus wchodzi w tą drogę krzyża, drogę męki, śmierci, to my znamy to, nie będziemy temu, jak gdyby, ja nie będę tego szczegółowo analizował, bo znacie całą tą sytuację. Wielokrotnie, jak gdyby, myślę, podejmujecie refleksję nad męką, nad śmiercią Jezusa. To jest chociażby Triduum Paschalne, jakiś czas temu, w sumie niedawno zakończone, prawda? Tam wszędzie mogliśmy z tą tajemnicą Jezusa ukrzyżowanego, cierpiącego, umęczonego się spotykać. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż, jak sięgniemy do Ewangelii, no na przykład Janowej, i tam jest ten opis konania Jezusa na krzyżu. W tej śmierci na krzyżu Jezusa jest taki obraz, właściwie ten obraz konania, gdzie na samym końcu jest powiedziane, kiedy już właściwie ta agonia się wypełnia i ostatecznie Jezus umiera, jest powiedziane, że Jezus wyzionął ducha, prawda? Zawołał, czy wykrzyknął, wykrzyczał jeszcze ostatnie słowa i wyzionął ducha. Jan pisze, gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. U Mateusza bodajże jest powiedziane właśnie, no podobne słowa są użyte. Co to jest to oddał ducha? Oddał ducha. To jest ciekawe, dlatego że w języku, w tekście greckim jest tam takie sformułowanie, jak dobrze pamiętam, ekspneusem, które bardzo trudno jest przetłumaczyć, bo to jest tak, jakby ex to jest wy z od, a pneusem to jest to tchnąć. Tak jakby wytchnął albo no, trudno znaleźć polskie słowa. Nie odetchnął, bo to nie jest taki oddech ulgi, tylko tak by wyduszył. To może będzie dobre. Rozumiecie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to by znaczyło, że Jezus ducha, którego ma w sobie, w ostatnim krzyku jak gdyby wypycha, wyrzuca z siebie. Wydaje go. Tak jakby w tym momencie Duch Boży, ten, ta moc, która była w Jezusie, ta, która się w Nim ucieleśniła, teraz wychodzi z Niego i rozlewa się.
na świat. Moment śmierci Jezusa to jest moment wydania ducha. To nie jest kres, to jest początek. W tym momencie, w samym centrum śmierci Jezusa, ten Duch Boży zaczyna działać w szczególny sposób. Do tej pory Jezus go ucieleśniał całym sobą. A teraz będzie się działo coś jeszcze bardziej przedziwnego. Jesteśmy po zmartwychwstaniu, jest wniebowstąpienie i to jest taka przedziwna scena, kiedy Jezus zapowiada wniebowstąpienie swoje i mówi o tym, że jeszcze w wieczerniku przed śmiercią mówi, że pożyteczne jest dla was moje odejście, ponieważ dopóki nie odejdę, Duch Boży czy Pocieszyciel nie przyjdzie. Można oczywiście czytać ten fragment i powiedzieć sobie, no ale Panie Jezu, dlaczego tak? Czy nie byłoby fajnie, żebyś Ty został, jeszcze Duch Święty przyszedł i byłoby tak w ogóle super, prawda? No czemu by nie? Czemu musisz odejść, żeby Duch Boży mógł przyjść? No pomyślmy sobie, w jaki sposób funkcjonuje Jezus po zmartwychwstaniu. Jego ciało jest uwielbione, pojawia się, znika, prawda? Nawet potrafi panikę zasiać. Nie żartuje wcale, jak się pojawia po raz pierwszy w wieczerniku. Na to jest powiedziane tam, że apostołowie przerażonym i wylękłym wydawało się, że widzą ducha, prawda? To jest słabe określenie. Znowu w tekście greckim jest takie słowo, które mówi wręcz o panice, czyli tam wybuchła panika normalnie, tak? Wyobraźcie sobie apostołów, którzy stłoczeni w wieczerniku siedzą tacy pozamykani i nagle po prostu łubu-dubu Jezus staje pośród nich, tak? W ogóle bez żadnego puk-puk, kto tam, witajcie, czy mogę wejść, nie, drzwi zabarykadowane, wszystko, i oni przerażeni, prawda? I teraz co? I po prostu nagle, no pomyślcie sobie, w takiej sytuacji jesteście. I nagle po prostu od strzału staje między nimi Jezus. No to co? To ryk, krzyk, przerażenie, panika. Oni normalnie wpadli w panikę. Jezus ich uspokaja. Chłopcy, nie bójcie się. Weźcie tak, opanujcie się. Pokazy, patrzcie. Ręce, nogi, bok. Nawet nogi im pokazał, tak. Tomaszowi nóg nie pokazał, a im pokazał. Czyli spokojnie, tak. Pokój wam, uspokójcie się. To ja jestem, nie bójcie się. Dalej nie wierzą, więc co? Więc kawałek ryby. A w jednej z Ewangelii jest powiedziane i plaster miodu jeszcze. Czyli rybę i miód zjadł. Próbowaliście tego razem kiedyś? Ryzykowne, prawda? Już nawet razem to zjadł, żeby im pokazać, że on jest żywy i prawdziwy. Uspokaja ich. Ale takiego Jezusa, prawda? Uwielbionego w chwale, pojawiającego się, znikającego, no jednak mamy mimo wszystko w stopniu ograniczonym. W stopniu ograniczonym, prawda? Czyli lokalnie w Jerozolimie, okolicach może. Pomyślmy sobie, że każdy, wy też, ja też, chcielibyśmy go doświadczyć tak apostołowie, w taki sam sposób. To dopóki pozostaje w tym uwielbionym ciele, tak namacalnie i bezpośrednio, nie jest to możliwe, nie dopchalibyśmy się. Więc wstępuje do nieba. Wstępuje w chwałę Ojca i posyła Ducha Świętego. Duch Święty wstępuje po co? Po to, żeby swoją mocą wszędzie, w każdym miejscu, w każdym czasie, nieustannie Jezusa uobecniać. Wcześniej Jezus na sobie uobecniał moc Ducha, ucieleśniał moc Ducha Świętego. Teraz Duch Święty swoją mocą uobecnia pośród nas Jezusa. A więc każdy z was, ty, ja, możemy go mieć w taki sam sposób, jak apostołowie w wieczerniku. Ponieważ wszędzie, gdzie działa Duch Święty, a działa szeroko, możemy spotykać dzisiaj zmartwychwstałego, żyjącego Jezusa, który przychodzi do nas i pokazuje nam ręce, bok i nogi. Możemy go spotykać realnie bliskiego, prawdziwego w Eucharystii, w Słowie Bożym, w modlitwie, we wspólnocie, wszędzie tam, gdzie działa Duch Boży. Tam jest realnie obecny Jezus. Wcześniej On ucieleśniał na sobie Jego moc.
Teraz Duch Boży uobecnia swoją mocą Jezusa. Wszędzie, gdzie działa moc Ducha Świętego, w sakramentach, w kościele, w liturgii, tam jest obecny realnie Jezus. To jest w ogóle fenomenalne. To się w ogóle w pale nie mieści, tak? Co tu się dzieje? Co zrobił Bóg? Moi drodzy, gdybyśmy zdecydowali się w to uwierzyć, to ten kościół byłby pełny. I tu by się nie dało wejść. I nie dlatego, że bańka przyjechał, tylko dlatego, że tu jest Jezus w Najświętszym Sakramencie obecny. Kto to sprawia? Przecież kiedy kapłan dokonuje słów konsekracji, to jego słowa są namaszczone Duchem Świętym. To Duch Święty uobecnia w postaciach eucharystycznych realną bliskość Jezusa. To jest żywy Jezus. Kiedy biorę do ręki Słowo Boże, a Kościół mnie naucza, że to jest objawienie Boga, to Duch Boży objawia mi Ojca i Syna w tym Słowie. Jezus powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. To dzieło Ducha Świętego jest. Duch Święty działa w modlitwie dwóch, trzech osób i tam jest Jezus. Kiedy ty się modlisz, klękasz, robisz znak krzyża, Święty Paweł mówi, że kiedy nie potrafimy się modlić tak, jak trzeba, Duch Boży przyczynia się za nami w błaganiach, których nie jesteśmy w stanie wyrazić. A więc spotykam Jezusa w mojej modlitwie. Moi drodzy, gdybyśmy w to uwierzyli, to po prostu, to byśmy dokładnie żyli w taki sposób, jak żyją apostołowie, Zobaczcie, dzisiejszy i wczorajszy dzień, liturgia słowa w Eucharystii opowiada nam o Filipie, prawda? O diakonie Filipie. To jest mój ulubiony diakon. Ja go bardzo lubię, bo to był w ogóle taki facet, który... mówiąc językiem młodzieżowym, poszedł mocno po bandzie, tak? To znaczy, jak go zrobili tym diakonem i pierwszy kościół się w ogóle doświadczył prześladowań i wszyscy musieli uciekać z Jerozolimy, to gdzie idzie Filip? Do Samarii. To tak, ja bym poszedł, no nie wiem, pomyślcie sobie, ja tu nie chcę żadnej dzielnicy Śląska obrazić, ale w takie miejsce, w którym po prostu Żyd dostaje po gębie. Ponieważ Samarytanie nie znoszą Żydów, tak? Nawzajem się nie znoszą i jak nie muszą, to nie łażą po swoim terenie, tak? Po prostu się nie kolegują z sobą, nawzajem mają, znaczy już teraz jest inaczej, kiedyś tak było, prawda? Mieli do siebie różne pretensje i w ogóle żaden szanujący się Żyd, jak już musiał przejść przez Samarię, bo to była krótsza droga z północy na południe, to już nigdzie nie wstępował, tak? Starał się nic nie kupować, bo wiadomo było, że spotka się z jakimś chamstwem, tak? I w drugą stronę podobnie było. I teraz zobaczcie Filipa, który po prostu idzie do Samarii, tak? Czyli w miejsce, gdzie generalnie na pewno będzie nielubiany. I co robi? Nie tylko tam idzie, ale on tam głosi Słowo Boże o Jezusie. I co się dzieje? Jest powiedziane, gdzie apostolskim to mówią, tłumy z uwagą słuchały słów Filipa. I wielu się nawróciło. Dlaczego? Ponieważ widziały znaki, które czynił. Jakie znaki? Z wielu opętanych, wielu chorych zostało uzdrowionych i z wielu opętanych skrzykiem wychodziły ze duchy. Co robi Filip? Dokładnie to, co Jezus. Głosi Słowo Boże, uzdrawia i uwalnia. A Duch Boży tak wcześniej ucieleśnił się na Jezusie, tak teraz uobecnia Jezusa. A kiedy jest z mocą głoszona Ewangelia, to Duch Boży uobecnia Jezusa. Kiedy my się tu spotykamy, słuchamy Słowa Bożego, rozważamy i modlimy się Nim, Duch Boży uobecnia Jezusa. Jezus jest pośród nas. Jeżeli chcesz żyć w Duchu Świętym, skup się na Jezusie. A Duch Boży sprawi, że będziesz się napełniał Jego mocą. Ponieważ Duchowi Bożemu nie zależy na niczym innym, tylko na tym, żeby Jezus był uobecniony. Żeby Jezus był uwielbiony. Więc im bardziej będziesz wchodził w relację z Jezusem, tym mocniej będzie działał w Tobie Duch Święty. A im mocniej będzie w Tobie działał Duch Święty, tym bardziej będziesz wchodził w relację z Jezusem. A im bardziej będziesz wchodził w relację z Jezusem, tym jeszcze mocniej będzie działał w Tobie Duch Święty. Bo to się tak dzieje. Chcesz Ducha Świętego? Skup się na Jezusie. A dostaniesz Go po to, żebyś jeszcze bardziej mógł skupić się na Jezusie. Po co? Bo w Jezusie objawi się cała miłość Ojca. Cała bliskość, cała potęga, całe piękno, słodycz, głębia.
Żyć w Duchu Świętym to znaczy żyć w szczególnej, bliskiej, intymnej, zażyłej więzi z Jezusem. Czasami pytamy się, co zrobić, tak, żeby Duch Święty nas zstąpił. Zacząć traktować Jezusa nie jako kogoś, kto umarł 2000 lat temu, tylko jako kogoś, kto żyje w tej chwili. Czyli jest teraz z nami, jest realnie obecny. Aż mi głupio, że stoję do Niego tyłem. Wybaczy mi to Pan Jezus, wiem o tym. Moi drodzy, to jest w ogóle fenomenalne. Zobaczmy, jak żył pierwszy Kościół. Oni dokładnie tym żyją. Jak oni się skontaktowali z tą prawdą, tak jak stąpił na nich Duch Boży w Wieczerniku, jak się wylał, jak zrozumieli, że to jest nie, że nic im nie zostało zabrane, a wszystko dodane, to oni idą i Piotr mówi, kiedy idzie z Janem do świątyni jerozolimskiej, przynoszą tam, wnoszą tego chromego, który nie potrafił chodzić tam i nie, on był niewidomy od urodzenia, czy był chromy, nie pamiętam. Nie, chrom był, nie potrafił chodzić. Ręka była uschła. No właśnie, zawsze zapominam, jaką miał chorobę. Ale ręka, niech będzie ręka. I co? I prosi go tak, żeby był uzdrowiony. I Jezus mówi, znaczy Piotr przyjrzał się mu, tak, i mówi, nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. W imię Pana Jezusa wstań i chodź, czy coś więcej niż ręka. Prawda? Jednak więcej niż ręka. Poważniejsze uszkodzenia. Wstań i chodź. Tak? I co? Wstaje i chodzi. Nie ma dyskusji. Do tego stopnia doszło, że jak Piotr przechodzi przez Jerozolimę, to wyciągali chorych i rozkładali wzdłuż trasy, tak? Żeby chociaż cień padającego Piotra na tych chorych padł. Takie rzeczy się działy. Dlaczego? Ponieważ oni uwierzyli, że Jezus żyje. I Duch Boży to potwierdzał, to ich przekonanie. Oni głosili co? Żywego Boga. I Duch Boży to potwierdzał. I moi drodzy, to się nie skończyło w Kościele. To się nie skończyło, ponieważ Ewangelia Markowa kończy się takim wezwaniem, że idźcie i nauczajcie, tak? Wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tym, którzy uwierzą i przyjmą chrzest, którzy przyjmą chrzest i uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Choćby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Po wężach będą chodzić. Tak. Na chorych kłaść będą ręce i ci odzyskają zdrowie. Tak? To jest wezwanie do uczniów, żeby głosić Jezusa, żeby świadczyć. I Duch Boży będzie potwierdzał te słowa pełnymi mocy znakami. I to jest też zaproszenie dla nas. Po pierwsze, żebyśmy przyjęli tą prawdę. Żebyśmy przyjęli tą prawdę, że Duch Boży pośród nas także chce działać z wielką mocą, ponieważ Jezus żyje. Po drugie, żebyśmy przyjęli tą prawdę, że jesteśmy wezwani, aby się napełnić Duchem Świętym. A napełnić się Duchem Świętym znaczy zbudować relację z Jezusem. Nie taką pozorną, zewnętrzną, powierzchowną, ale głęboką relację jak z osobą żywą, prawdziwą, realną. Jak z Bogiem, który może stanąć pośrodku nas. Który przychodzi do Twojej izdebki po to, żeby pokazać Ci ręce i bok. I wreszcie po trzecie, przyjąć Ducha Świętego po to, żeby o tym mówić, żeby to głosić. Ponieważ wiara przebudzona, wiara odnowiona, to nie jest wiara, którą można schować pod korcem. To jest wiara, którą trzeba pokazać innym i nie bać się tego. I Duch Boży też przez was chce działać właśnie w taki sposób, żeby innym pokazywać moc, prawdę i miłość Jezusa. Więc seminarium odnowy wiary to ma być seminarium, które odnawia naszą wiarę także w takiej gotowości, predyspozycji do głoszenia. Do nauczania, do świadczenia. Jeśli myślisz sobie, że nie masz do tego zdolności, umiejętności, kompetencji, to powiem tak, to jest zwodzenie złego ducha. Ponieważ każdy z was jest w stanie w bardziej lub mniej prosty sposób, czy będzie w stanie opowiedzieć historię Bożego działania w waszym życiu.
Myśmy niedawno rekolekcje prowadzili w Katowicach, na Brynowie, takie rekolekcje ewangelizacyjne, my jako wspólnota Centrum Duchowości, i tam na koniec, w ostatnim dniu tych rekolekcji, świadectwo mówiła Irenka. Irenka to jest taka osoba, pani z naszej wspólnoty, która, ja nie chcę teraz jej wieku wymieniać, bo to nie będzie ładne, ale myślę, że spokojnie mogłaby być moją babcią. Powiedziała po prostu historię swojego życia o tym, jak się nawróciła, jak spotkała Jezusa w seminarium wiary. To było takie mocne. Ona zrobiła całe te rekolekcje jednym świadectwem, powiem tak. Niesamowite to było. Moi drodzy, doświadczenie Ducha Bożego, Jego działania, to nie jest doświadczenie dla wąskiej grupy specjalistów, dla księży, dla wielkich liderów. To jest doświadczenie dla każdego z nas. Jezus każdemu z nas posyła Ducha Świętego po to, żebyśmy mogli doświadczyć tego, że uobecnia się w naszym życiu bliskość, miłość, obecność Jezusa. Że Bóg jest zainteresowany naszymi sprawami, naszym życiem, naszymi dziećmi, naszym domem. Bóg jest tym zainteresowany. Boga to nie nudzi. Żebyśmy mogli tego doświadczyć. Na to jest też Duch Święty, na to jest Jego moc i miłość. Zachęcam Was bardzo mocno, żeby w czasie tego seminarium otwierać się na tą tajemnicę Ducha Świętego, przyjmować w siebie Jego życie, wierzyć jeszcze bardziej i budować sobie w swoim sercu relacje z Jezusem. Życzę Wam tego serdecznie, Wam i sobie. Dziękuję bardzo.